Siemaguciu. Chcesz być na streamie? Proszę bardzo, jesteś na streamie, o. Proszę bardzo. Się nie wiem, czy to o ten moment będzie na YouTubie. Może będzie, może nie będzie. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w trzecim odcinku z powrotu do Gwinta. Tak jak obiecałem, ten odcinek był nagrywany na streamie, tak więc zobaczycie jego praktycznie całościowy wycinek, tam tylko dosłownie początek, kiedy jeszcze audio ogarniałem, wyciąłem. No i cóż, bez zbędnego gadania zapraszam już was do właściwego filmu. Pozdrawiam jeszcze Gucia z tego miejsca, bo był na początku filmu. No i usłyszymy się jeszcze na sam koniec. Ja bym spróbował stworzyć własną talię, wiesz? Wiecie? Myślę, że tak zrobimy. Właśnie tak, zadaję 4 punkty obrażeń dwóm wrogom i zablokuj ich. Ewentualnie odłączyć wszystkie swoje lojalne jednostki o jeden, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. No mi się wydaje, że Foldest. Foldest jest lepszy, mi się wydaje. Dobra. Tak, byśmy mieli Foldesta, bo właśnie tutaj w ogóle się zmienił interfejs, ja tego trochę jeszcze nie ogarniam. Zróbmy sobie... To będzie... talia Foldesta niech będzie i niech to będzie... Bo chciałbym pograć pod ten. Ostatnio gość mnie całkiem fajnie pojechał... talię złożoną pod właśnie tam tą obronę, nie wiem jak to się nazywa. Boże, no tam, że taką tarczę, pancerz, o tak to się nazywa. Pancerz sobie to nazwę. Wtuj. I tak, byśmy sobie wrzucili Filipę, bo to jest jedna złota karta, jaką z tej talii mam. Takie pytanie, gdzie są niezależne złote karty? Nie wiem, dobra, ale byłaby Filipa, bo to jest jedyna karta z jaką mam. Triss. Tak, Geralt animowany oczywiście. Atrapa, to niekoniecznie. Na razie zajmijmy się jednostkami, potem karty specjalne może, Dudu. Niekoniecznie. Przede wszystkim jednostki, które mają... Właśnie mam tego Nivelena, przynieść wszystkie jednostki z branego rzędu do losowych rzędów. Niekoniecznie. Wymień karty na inną tego samego koloru, też nie bardzo. Kart specjalnych na razie nie chcę ruszać. Reconnaissance. To jest spoko, ale dobra, mówię najpierw jednostki. Wzmocnij wszystkie lojalne jednostki Temerii o sile równej sile tej jednostki o 1. Wow, to się zmieniło. Kiedy zostaje zagrany inny temerski sojusznik o takiej samej sile, wezwij kolejny egzemplarz. Ciekawie. Rębacze. Tu ma pancerz. Za każdym razem, gdy pojawi się sojusznik, wzmocni go o 1, jeśli ta maszyna daje jej również jeden punkt. Tak widzę, nie mam za dużo kart pod pancerz. Też nie wiem, coś tutaj może mam. Bo to jest spoko. Wzmocni tej nosko 5 za każdym razem, gdy jej pancerz spadnie do zera, tak więc myślę, że tych sobie przerzucę na pewno. I co, setników? No myślę, że tak. Czyli by poszli też ci setnicy. No i tridamscy piechurzy. Tylko tak, brakuje mi karty. A nie, nie brakuje, zniszcz pancerz. O właśnie, o to mi chodzi. Jazda bury i chorągwi. Wzmocnij tę jednostkę o 2, znaczy nie wiem czy koniecznie to chcę. Jeśli ta jednostka posiada pancerz, wzmocnij posiadającej jednostki. No właśnie, to też bym sobie al 2 może wziął. To by musiała być maszyna. No to jest maszyna, ale to jest moja jedyna maszyna, jaką mam. Bo ani to jest jeszcze maszyna. Niekoniecznie byłoby aż takie dobre. Wzmocnij wszystkie egzemplarze tej jednostki o jeden, niezależnie od tego, gdy się znajdują. Powtarzaj za każdym razem, gdy zostanie zagrany inny egzemplarz. Jeśli przeciwnik ma przewagę ponad 20 punktów na początku tury, wezwij tę jednostkę. Takie se. Wezwij wszystkie egzemplarze tej jednostki. Takie se. Zagraj losowe, brązowe zagrożenie. Okej. Okay. Mocniej wszystkie lojalne jednostki Temerii o sile równej. Też taki mech. To by się przydało. Te karty, no spoko. Reconnaissance. Zadaj 7 punktów obrażeń wrogowi i przynieść go rząd wyżej, jeśli rząd jest pełny, zamiast tego zniszczyć tego wroga. O, tu rząd może być pełny, kurde.
Toksyna krabu pająka zadaje 4 punkty obrażeń 3 jednostkom. Zniszcz sojusznika, stwórz niedźwiedzia. To jest? Wzmocni jednostkę siły bazową brązowej lub sobie jednostki. Okej. Okay. Teraz tak, jak tu pogoda działa? Najsłabsze jednostki 2 punkty, okej. Okay. To najsilniejsze jednostki 2 punkty. 2 punkty, nie 2 punkty, kurwa, jeszcze umieć mówić po polsku, nie umiem. A tutaj dwóm losowym 1 punkt. To nie. Co, mgła? Chociaż najsilniejsze, no myślę, że mróz będzie spoko. To ze dwie karty sobie mrozu wezmę. Jezu, gdzie jest czyste niebo? Gdzie jest czyste niebo? Tu jest czyste niebo. Wzmocnij wszystkich rannych sojuszników znajdujących się pod wpływem zagrożenia 2 i usuń wszystkie zagrożenia po twojej stronie. O. Wezmę sobie ze 2. Mam 22 karty i żadnych srebrnych. Wymień kartę na inną tego samego koloru. Sara może być w sumie. Asak. Zadaję punkt obrażeń za każdą kartę w twojej ręce. O. Jakby go na początku użyć, to byłby całkiem op. Przekaż... Ojeju, nie chciałem, tak. Przekaż obu graczom nowy egzemplarz brązowej jednostki swojej ręki, nie. Zagryj brązową lub srebrną kartę specjalną ze swojej ręki, następnie dobierz kartę. W sumie spoko. Weźmy ją. To tak bez strzału. O, to jest spoko. Zagryj wybranego brązowego lub srebrnego żołnierza, maszyn oficera lub wsparcie, to jest spoko. Pożoga oczywiście must have. Wzmocnij sąsiadujące 5 jednostek o 4. Dobra, i to byśmy wzięli i na tym bym zakończył. Jeszcze atrapa? Czy atrapa mi tu jest potrzebna do czegoś tak bardzo jakoś? Wydawca rymba, czy mógł przydać? Jazda. No dobra, możemy wziąć. O, i taka by karta została, talia została chyba. Znam co ewentualnie stąd wywalić, bo mam trochę dużo kart. Ale dobra, ja bym to tak zostawił. I będziemy testować. Zapisz. Talia Foltesta Pancerz. Zobaczymy. To będzie. Także spróbujmy zagrać na razie potyczkę, jak wygram potyczkę w końcu, bo jeszcze w sumie nie wygramy nieraz potyczki, jak grałem. Talia Foltesta Pancerz, rozpocznij walkę. Dobra, yo, lecimy. Zobaczymy, jak to pójdzie nam. Mam nadzieję, że dobrze. Muszę wygrać 5 meczów i to jest, myślę, mój cel na dzisiaj, wygrać 5 meczów totalią. Żeby zaliczyć też zadanie dzienne, zanim się złoto dostaje. Nie wiem, Boże, zadanie dzienne wygrałem 5 meczów, ile to trzeba w tą grę grać? A, jeszcze wam nie powiedziałem, bo ściągam sobie też Gwinta na PlayStation. Będę sobie w wolnym czasie może grał trochę na PlayStation, żeby się podszkolić, kiedy nie będę siedział na kompie, bo też czasami nie mam co robić, szczególnie teraz w święta. Jestem aż zdziwiony, że ja nie mam co robić tak w domu jak ten... Znaczy wiecie, bo to kwestia tego, jak nie siedzę na kompie, bo jak siedzę na kompie, no to sobie montuję filmy, a tak to... To mi problem jest. Dobra, zobaczymy, na co nas trafi Saskia. Polować na królów ich tytuły, na wschodzie jest ktoś, kto jest naprawdę... Coś tam nie zdążyłem przeczytać. Poziom 6 tylko. Okej. Okay. Gramy na potwory. O, 2 brzaski, to niekoniecznie bym chciał. Dobra, chyba tak to zostawię. Zakończ. Tura przeciwnika, także dobrze, że on zaczyna i nie lubię zaczynać. To już mówiłem chyba parę razy. BS. Okej. Okay. Ja się w tym zastanawiam, od czego zacząć. No, od elity chyba redańskiej. Skąd ja mam takiego drugiego? What? Ja tego nie zauważyłem. Dziwne. Za każdym razem, gdy pochłaniasz kartę, wzmocni tę jednostkę o 1. Okej.
Niech żyje król! Jak mam te dwie karty, to od razu je rzucę. Ja sobie zachowałem atrapę, bo myślałem, że mam tego jednego i chciałbym dla dwóch zbić, ale no dobra. Trudno. Kurde, to może być trochę przewalone to na kary. Dobra, ale zagramy to sobie tutaj. Okej. Trochę punktów na hapie dzięki temu. Ale jestem głupi, zapomniałem Foltesta rzucić. Też w sumie nie, bo on mi też te karty zbustuje. Dobra, to z Foltesta rzucę w następnej rundzie. Dobra, ten gość trochę spada, bo niestety atrapa to mi zagraj ponownie, no właśnie. No dobra, no to ja podziękuję. Łatwo przyszło, łatwo poszło, chociaż no szkoda, może niepotrzebnie dwie te karty rzuciłem, bo teraz w sumie nie mam ich za bardzo jak przywrócić z cmentarza, to jest mój problem trochę. Ale mam setnika. Usuwa zagrożenia, spoko. To myślę, że atrapa mi się już nie przyda. Wymieńmy ją na tridamskiego piechura, no dobra. Spoko, teraz tak, muszę przede wszystkim ustawiać też jednostki w jednym rzędzie. Zagraj brązę lub kartę, a następnie dobierz kartę, okej. Muszę pamiętać o tym. Dobra, zaczniemy od panów tych piechurów. Może ustawmy ich na ten rząd wszystkich. Jak rozkażesz. Oni jakichś zbytnio fajnych umiejętności nie mają, ale no 14 punktów w sumie tak naprawdę praktycznie mają. Jak liczymy jeszcze pancerz. Zemsta służ dwóch pomniejszych dao. Okej. W sumie brzask, bo tak naprawdę ja mogę setnikami usunąć zagrożenia sobie. To jest w ogóle fajne w sumie. Działa jak czyste niebo. Także to jest spoko. Postaram się gościa w dwóch rundach chyba rozwalić. Szczerze. Jakieś ostatnie słowa. Ja mogę tego Foltesta rzucić. Jolo. Zemrzeć szyki! Bo w sumie jeszcze zapomnę i go rzucę na sam koniec, gdzie już w sumie to nie będzie miało zbyt wielkiego znaczenia. Coś mi zbije chyba. No to pięknie. A nie, Foltesta mi. No dobra, tam, to tam. Okej. Ta jednostka posiada pancerz, na koniec który wzmocni sąsiadujące jednostki. Dobra. Zróbmy sobie ja tak. Jestem zaszczycony. O. Czego chcę rozwalić w dwóch rundach? To może być trochę ryzyko, ale w sumie można spróbować, mi się wydaje. No chyba, że zrobię sobie taką przewagę, że wow. No nie wiem, czy mi się to uda. Okej, okay, pancerz mi zbił, ale to nic. To w ogóle jest. Tam ja nawet nie wiem, co to jest. Ja mogę Geralta pożogą zbić? Chyba tak, to wiecie, zarzucę tą panią. Polityka mnie nie interesuje. A, to muszę zrobić w ten sposób, tak? Dobra. Przełom, czyste niebo, przełom. No i setnik, dobra. Zabijałem za mniej. Dobieramy kartę, zaraz tego rzucimy tu jeszcze. O, trochę punktów na hapie w sumie. No, ty, nie, dobra, ja to robię w jednej rundzie, w pizdu. Nie wiem, dać radę. Naprawdę, że ruch dowódcy właśnie zmarnował? Okej. Okay. Nic weźmy nie mamy. Sobie takiego jeszcze jednego. Freedom! A nie, ile ja się tu punktów na hapie. Jeju. Ty, dobra, totalnie podoba mi się, bo dużo punktów chcę nachapać. No i dobra, i o wow, oła. Nic, całkiem spoko, jak oni usuwają tą pogodę. Naprawdę spoko, co tu Eredin. Eredin stwórz brązową jednostkę gonu, okej. Jakieś ostatnie słowa? No nie, znowu mruzo.
Trochę słabo, bo już nie mam setnika. Kurde. My ten pan mi nie jest potrzebny też. Dobra, rzućmy jeszcze tutaj nobilitację. Nie zawiodę króla. Bo to daje wpis. Wow, jaki tu w ogóle mam rząd pełny. Mówię, ja to robię w jednej i w dwóch rundach. Mam nadzieję przynajmniej. Opór jest bezcelowy. Okej, teraz mi będzie chyba biło tych panów. A właśnie, to już trochę gorzej. Dobra, zabierzmy sobie temu panu to, żeby tego trochę wzmocnić. Ten na szczęście jeszcze ma pancerz. No ale podoba mi się ta talia. Kurde, tyle punktów tu nachapałem, to... Wow. Okej, zbije mi tego pana pewnie. No, jeszcze nie zbije, ale dobra. W ten sposób rzucamy, no nie? Tak. Bang bang, 111 punktów. Tyle. Więcej kart nie mam. No nie wiem, co on by musiał. No nawet pożogu by mnie w sumie nie zrobił. 20 punktów, tylko bym stracił pożogu. O, wygrałem jej. Wow. Nice. W dwóch rundach! No i czy ktoś mi powie, że to jest słaba talia? Zajebiście, kurde. Pogratuluję przeciwnikowi. Kurczę, ale fajnie poszło. Wow. Aż jestem zdumiony, że to tak dobrze działa ta talia. Chociaż może akurat trafiłem na jakiegoś słabego przeciwnika ze słabą talią, ale... Fajnie było. Bardzo fajnie było. W sumie zastanawiam, może bym sobie kupił jeszcze jakąś kartę do tej talii. Zobaczmy. Może nie talii. Ja to szczerze nawet nie wiem, co ja bym chciał mieć z tej talii. Coś, co było takie bardzo... Bardzo neat. For it. No coś z pancerzem na pewno, ale co? Nie wiem, co tu pancerz na przykład daje. What the fuck, to jest dobre. Trzeba by mi jakieś karty, które dodają pancerz. Nie wiem, jakie karty dodają pancerz. Wow, 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 trolo ma dużo. Wydaje mi się, że jakoś powinno dać się nałożyć pancerz. Wytrzymałość, to nie. Blokuje jednostkę, to też nie. Wzmocni jednostkę siłę bazową, nie. Kurczę, co to może dawać? Wydaje mi się, że były jakieś karty, które dawały pancerz. Tylko, że za cholerę teraz nie wiem, co to było. Albo mi się tylko wydaje, albo coś zmienili, nie wiem. Nie ma fifowy placek. No jakiś taki cel by się przydał, do którego by szło dążyć, no nie? No talar, no wiadomo. O, w sumie talar jest tani. Dobierz dwie karty, zatrzymaj jedną i wytasuj resztę z powrotem do talii. On aż 13 daje i on jest pewnie szpiegiem, tak jest on. Taki se jest, bo daje dużo punktów do przeciwnika. Regobor. Okej. Losy brązerowe lub srebrne jednostki. Vincent jest ciekawy. No
No się zastanawiam, co to by było, dobra. Mam być minów. Płotka. Zagraj lojalną brązową srebrną jednostkę stali, daje 5 punktów pancerza, o. Go w sumie niewiele mi to daje. Dobra, nie chce mi się szukać, ale to coś tam gdzieś tam powinno być takie, że dodaje punkty te pancerza. Ale nie wiem gdzie. Także próbujemy grać ranking. Zagramy jeszcze jeden. Tak o, zwykły mecz, a później ranking. I zobaczymy. A i w sumie to jeszcze o tym nie mówiłem, ale godzinę pewnie tylko będziemy streamować, raczej nie dłużej. Jeszcze trzeba przysłać film. Na jutro, znaczy na dzisiaj w sumie nawet. Zgwinta odcinek w sensie. I coś długo szuka odpowiedniego dla mnie przeciwnika. Czuję, że teraz zostanę wpierdol już. Jednak nie będzie totalnie taka dobra, ale zobaczymy. Zabijałem znowu za mnie. A dobra, myślałem, że są. O kurwa. Zewrzeć szyki! Okej. Fajnie. Już widzę, jakie mam tutaj duże szanse na wygraną. O, git. Ta Triss taka. W sumie trochę z dupy, ale dobra. Niech będzie. Jeju, czemu mi dał takiego trudnego przeciwnika? What? Serio? Czuję, że teraz przegram, ale we shall see. I przeciwnik zaczyna, okej. Okay. Okej, to jest głupie. Niech będzie Tridam. Jak rozkażesz. Wiedziałem, mówiłem ci! O mój Boże, kurde mać. Bo to jest bardzo niemiłe. Znam się, jak to by najszybciej zniszczyć. Tylko nie widzę za bardzo takiej opcji. Oddział za mną! Jakby temu zniszczyli pancerz, to by było w sumie dobrze. W sumie mogłem tego rzucić jednak. Bo oni by się boostowali. Pisałem, czemu on ma czerwony nick. Czy to tak po prostu, że on jest moim przeciwnikiem, ale... Jak rozkażesz. No, też ma widzę tego widamskiego piechura. Okej. To rzućmy jeszcze tego pana. Nie pania. Te jednostki wkurzają jak cholera, dobrze byłoby je jakoś zniszczyć, ale no nie wiem jak. Mógłbym zrobić Filipa, ale no kurde, to takie marnowanie Filipy na pierwszą rundę trochę by było nie tego. Tak generalnie. Okej, on rzuci w tego pana. Oj, to niedobrze, bo oni się nie zboostowali. Uuu, ale mnie zablokował. No dobrze to teraz zrobił, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie.
No to ja rzucę... Rzucę Eilhart. Zobaczymy co. Powinno zrobić tam rozpierdol dokładnie. Nawet jeżeli gościu spasuje, to wygram tą rundę. Bo on nie zabierze tyle punktów, żeby ten... Żebym nie wygrał. Ale no tych dobrze zablokował, nie powiem, że nie. Naprawdę to było dobre. Bo oni się nie zboostowali. Ej. Aui. Aui. Ten mi już trochę nie jest potrzebny w sumie. Dobra, ale rzucimy Marigold. Nie będzie tu drugiego sodem. Dobra. Czy na zablokowane karty podziała ruch dowódcy? Chyba nie. To nie wiem za bardzo jak ich odblokować. Oż to chuj, jebną Geralta Igni. Dobra, już tu nie mam co walczyć. Bo i tak nic tu nie zrobię. Także muszę to poddać. Teraz pytanie, co się jeszcze dobierze. Ojejku, nie, dobra, tego nie chcę. O, dobra, to już nie jest takie złe. Tego nie chcę, na pewno. Przeciwnik zaczyna, okej. Nie wątpię, że on będzie miał dużo pogody. Do broni! Okej. To ja zacznę od full testa. Zewrzeć szyki! Jeżeli by teraz spasało, to by mnie wkurwił, bo ja bym rzucił teraz czyste... O kurwa mać. O dobra, no już zaryzykuję, mówię, zaryzykuję i sobie wezmę przełom, no nie? Dobra, na szczęście mi się trafiło dobrze. Zabijałem za mniej. Znaczy szkoda trochę, że setnik, ale no dobra, niech by było, bo udało mi się wygrać tą rundę, także chociaż tyle dobrego. Muszę wygrać jeszcze 3 rundy, żeby dostać nagrodę dzienną, to w sumie dobrze byłoby ją zrobić. Okej. No tak sobie szczerze. Nie wiem, czy ten mróz mi będzie potrzebny. Wymieńmy go na Shilę. O, a Shila mi zagra ten mróz. Dobra. Przeciwnik wymienia karty. Czemu ja miałem timer, nie on? What? No. Swojej ręki. Dobra, zagramy Shilę. Na ten rząd. Moje badania są ważniejsze niż. To zagramy. To zagramy. I zagramy to wszystko na jeden rząd. Bo muszę. Okej. Muszę to wszystko zagrać na jeden rząd. Setnik na koniec, żeby w razie jakbym jakąś pogodę jedną, to żebym mógł ją usunąć. Nie bardzo będę mógł to wykorzystać. Nie wiem, czy widamskiego żołnierza mogę jeszcze jednego. Dziękuję. Robimy tak. Jednego tridamskiego żołnierza, tak. Czyli mogę zagrać jeszcze jednego teoretycznie tą kartą. Co to było? Bo nie patrzyłem się chwilę. Aha, Alzur, dobra. Trochę niedobrze.
Zróbmy tak. Przecie nic tak. Nie mamy. Niech oni będą koło siebie. Jak rozkażesz. Dobra. On ma jedną kartę więcej, to jest jego przewaga. I on będzie miał ostatni ruch. No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest dobrze, ja jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. No, zobaczymy, jak będzie później. Tego rzucę teraz tu. Zabiorę temu pancerz. A później rzucę tego pomiędzy tych dwóch. Au. No dobra, trochę mi to krzyżuje plany, bo... Ale dobra, rzucił pożogę, czyli pożogi już nie ma. A plan nadal aktualny w sumie. Bo zrobię sobie tak. No już teraz muszę rzucić boosta, bo on nic nie zdąży zboostować. On ma tylko 8 punktów, coś mi tu nie gra. Albo ma w pizdu kart specjalnych, albo nie wiem. Bo tylko 8 punktów narzucił. No dobra, ou. Aui. Też miał tą ubaną. Ja jestem zaszczycony. Nadal mam sporą przewagę punktową, pytanie co on ma. On już raczej wrzucił wszystkie swoje złote karty. Dobra, okej. Okay. No dobrze było, żeby 5 kart wzmocniło, także. I rzucamy ruch dowódcy i tyle. Mam nadzieję, że nie ma żadnej pogody, bo to będzie trochę przypał. Ale chyba nie ma. Okej, okay, tak sobie zboostował. Oj, oj, będzie bardzo wyrównanie. Bardzo będzie wyrównana. 64. 66. Co ma pytanie? Co to będzie? Dobra, udało się, nice. I nawet sporo, dobra, 16 punktów więcej, jeden. Nawet 18, nice. Ty, fajna tata. Zagraj 40 kart, o. Okej, jakieś ma nowe daily zadanie, jeszcze jedno. Byłem przeciwnikowi, wow, dobra, czyli ta talia jednak jest dobra chyba. No to musimy jeszcze dwie rundy wygrać, to jest cel na dzisiaj, żeby nagrodę dzienną zdobyć, bo to jest też dosyć ważne. Pomini, okej. Okay. Dobra, to gramy rankeda, jolo. Gram dwa mecze zwykłe, to... Co, ja sobie w rankedzie nie poradzę? Pewnie, że sobie poradzę. Witaj w trybie rozgrywki rankingowej. Po każdej rozegranej grze będziesz zdobywać lub tracić punkty rankingowe w zależności od wyniku rozgrywki. Zbieraj je, aby zdobyć wyższe rangi i nagrody. Raz zdobytej rangi nie można utracić do końca sezonu. Im wyższą rangę uda ci się zdobyć, tym lepsza będzie twoja nagroda na koniec sezonu. Oczywiście. Normalna rzecz. Zmiana rangi. Obliczyliśmy twoje punkty rankingowe na podstawie twoich rozgrywek w trybie potyczki, dzięki czemu otrzymujesz nową rangę, poniżej możesz zobaczyć nagrody, które ci zostały z tego poziomu przyznane. 623 punkty, piąta ranga. No i tu dokładnie zaczynają się schody, tak. Tytuł nowicjusz, ramka jakaś taka z dupy i fragmenty trochę... Oj, dwie beczki dostałem, fajnie. To niedużo nam brakuje do openingu kolejnego. I gramy tą talią, bo mi się podoba na razie, jak ona się gra. Mam nadzieję, że... Teraz też wygram. Jeżeli nie wygram tego rankeda, to nie gram już rankeda, bo chcę wygrać rundy. To będziemy grać już potem zwykły mecz. Dar natury. Pytanie z jaką talią? Potwory znowu! Come on. Ale za to z gościem z niższej rangi. Także no. Na potwory pożoga tym bardziej... W sumie ja tą pożogę muszę wywalić z tej talii, bo pożoga dla mnie jest słaba. Z tego względu, iż gdyż, bo... O Jezu, ale mi się trafiło chujowo. Gdyż, iż, bo... No. Spotkaliśmy. O, siema. Nie pamiętam. Wzmocnij losowe jednostki 5 po przeciwnej stronie o 5. To jest zemsta. Dewuj umiejętność po przeniesieniu nocy. O kurde. Trochę przyps.
oddział za mną! Student prawa. Gramy ze studentem prawa. Pozdrawiamy studentów prawa. Czemu mi się ten mróz musiał trafić, no? Okej, on chce wzmocnić losowe jednostki o 5. Nie chcę wzmacniać, w sumie mi to różnicy nie robi. No ja se zrobię w ten sposób. I ja na tym chyba skończę. No bo co, to mu tam dostanie 10 punktów. Niewiele w sumie. Zależy co teraz w sumie rzuci, to zobaczymy, ale... Złoty smok! Co to? Dowolną... Aha, drakonoida. Ojeju, trochę dużo kart ma. Ojej, trochę dobrze to zrobił, kurde. Co? No rzucę chyba tutaj tego setnika. Wstawaj! O wow, nawet mam jeden punkt więcej. Ja tego się nie spodziewałem w sumie. Siema Renox. W sumie też Fortasa dobrze byłoby rzucić. Ała. No szkur. Mam niby to czyste niebo. W sumie. Zróbmy tak. Ta pani. Mnie nie interesuje. To. To. Dobra. I może być. Nie jakoś bardzo dobrze, ale może być. Czas i przestrzeń. O nie. Ja pierdolę, i on będzie miał tego mrozu. Palony. Dobra, wiecie co, Jolo? Przecie nic nie mamy. Ciebie chcę. Na ten rząd. Oddział za mną! Tak się będziemy punktować co jakiś czas, coś czuję. W sumie tego dobrze by też było rzucić. I teraz niepotrzebnie wymieniłem tego drugiego setnika, no. Cholera, go nie wymienię, bo ten morus to jest mi z dupy potrzebny, tak naprawdę. Ja go wymienię na początku następnej rundy. Myślę. Co teraz pytanie? O nie! Kurwa mać, no. Nie wiem, co mam zrobić. Że? Aktualnie Star Wars The Old Republic nie będzie. To mogę wszem i wobec ogłosić. Mówisz Foltest? Gościu mi tu podpowiedział, żebym rzucił Foltest. To rzucę Foltest. Naprzód! Do boju! Aui. Nie wiem, co on tego powinien zablokować. Tu. Kurwa, nie wiem co zrobić. Dobra, jolo, ja cisnę go dalej. To co ja chcę mu zbić? W czym mogę ci pomóc? No chyba to o coś. Z tego względu, że są aktualnie prowadzone 3 serie i właśnie się Gwint zaczął, no i się Gwint szybko nie skończy. Najprędzej po Wiedźminie, ale wtedy podejrzewam też będzie ankieta, także to już wtedy zależy od wyników ankiety. Mi się wydaje. Zobaczę jeszcze, może mi się akurat zechce grać, to wtedy będzie. Jezu, my się wyprzytykamy ze kart normalnie, kurde. Jezu, on ma te jednostki, co przenoszą. Christ. Yes. Ja jestem zaszczycony. O tak, chcemy grać? Ja tak chcę grać? Chyba nie. Jolo. I jolo, jak to mówią. Wymienimy sobie ten mróz na pewno. No, może być. O, może być, bardzo dobrze.
No nie, pożoga, nie, o kurwa, jeszcze gorzej. O kurwa, jeszcze gorzej. No tam na pewno nie ma jakichś takich kart przejebanie, co mają dużo punktów. Na pewno, jestem tylko pewien. No tak jak mówię, najprędzej Star Warsy po Wiedźminie, wcześniej na pewno nie. Ewentualnie jak skończę Assassina, ale nie Miltem, bo to nie gram teraz za bardzo. A mam nagrane... Okej. Wygrałem mecz, jej, cześć. Nice. O, to w sumie mam nagrodę dnia, jej. Wow, nie spodziewałem się tego. Rage Quit. To można powiedzieć, że Rage Quit. I 100 złota. I pada. I jeszcze level, to trzeba będzie level wbić. Dobra, zaraz będziemy wbijać dalej level. Kolejna ranga jest na 750, mam 660, okej. Dobra, to nie było trudne. Ty, ta moja tariacha jest naprawdę dobra. Mam takie nieodparte wrażenie. Dobra, ale podziękuję, stać mnie... O, dobra, to wiecie co, robimy jeszcze opening. Kupię 3 beczki. I zrobimy sobie jeszcze opening. Up. I robimy opening. Robimy jeszcze jeden opening. Tada, dobra, co my tu mamy? Grom, nic ciekawego, klanowy wojownik, nic ciekawego, egzekutor brygady impera, tego chyba jeszcze nie mam. Ambasadora, coś tam miałem gdzieś kiedyś, coś. O, efekt uboczny, zadaj 2 punkty obrażeń maksymalnie 6 losowym wrogom. Harpia, wezwij inny egzemplarz tej jednostki za każdym razem, gdy zniszczysz sojuszniczą bestię. Kedwański upiór, gdy zagrasz następne zaklęcie lub przedmiot, stwórz nowy egzemplarz tej jednostki w losowym rzędzie. Gdy zagrasz następne zaklęcie lub przedmiot. Ja chyba nie mam takich kart za bardzo w tej talii, to nie, weźmiemy sobie to. Bo to będzie też do każdej talii. I jest nawet ciekawe, bo tu 12 punktów się zabiera. Idziemy z kolejną beczką. Mam nadzieję, proszę, jakąś złotą kartę. Jeszcze nie trafiłem żadnej złotej karty. Jeżeli żadnej złotej karty na 10 beczek nie trafię, będę trochę niepocieszony. No tak sobie. Dao, tego chyba nie miałem. Włóczników chyba miałem. To też chyba miałem, czy nic fajnego. I tutaj coś fajnego, nie. To biorę drakar wielorybników, bo tego jeszcze nie mam. Okej, okay, i następna beczka. Trzecia. Zobaczmy, to teraz może od tej strony potwory, arcygryf, mam, tancerz ostry, raczej mam, aspiranta mam i... O, a się rusza. Laminka. Usuń zagrożenia z rzędu tej jednostki i przenieść do niego 2 sojuszników. A proszę, ładna dziewczyna, ładna, nie powiem, że nie. No fajnie, chociaż coś to się rusza. O, jest złote karty. No nie, ale chujowe. Po 2 turach rzuć urok na najsilniejszą jednostkę wroga. Będzie. I stwórz towarzysza, który wzmocni 2 sąsiadujące jednostki o 2 lub stwórz agigatora, który zadaje 2 sąsiadującym jednostkom 2 punkty obrażeń. No weźmiemy sobie Zoltana, no. Najlepsza z tych kart. No kur, no fajnie, że złota. Jestem zadowolony. Moja prośba się spełniła, ale chciałem coś lepszego. No i też przeanimowana karta. To też jest spoko. Przedostatnia beczka. W takim razie. Patrzmy. Harcownika mam, wojownika mam, mam i mam nic nowego. O, tutaj coś nowego. Kościan talizman. Wskrześ brązową bestię lub jednostkę z Falbloda i wzmocnij ją o 2 lub uzdrów sojusznika, ulepsz go o 3. Biedna piechota. Stwórz biedną piechotę po obu stronach. Jak to po obu stronach? What? Nie mogę podejrzeć, jak ta karta działa. Cesarski golem. Za każdym razem, gdy ujawnisz kartę z ręki przeciwnika, wezwij egzemplarz. O, to jest spoko. Ja animuję w sumie. Chyba go wezmę. Witam, jestem tu nowy, Ziggler Games. No to bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś. Zapraszam bardzo serdecznie. Ostatnia beczka. Ta-da.
Brzasku, nic fajnego, Bies, nic fajnego, krasnoludzki najemnik. W sumie nie wiem, czy ja mam te krasnoludy już dotali, to może i dobrze. Damski piechur, i tak mam ich trzech, to mi się nie przyda. I tu mam coś nowego. Potępiona czarodziejka. Jeśli w rzędzie tej jednostki jest jednostka przeklęta, zadaje 7 punktów obrażeń, okręci dzikiego gonu, wzmocni sojuszników dzikiego gonu. No, nie głupie. Skeligijski weteran. Ulepsz wszystkie swoje jednostki klanu Tirsach o jeden, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Ja bym chyba wziął ten okręt dzikiego gonu. Moglibyśmy sobie zrobić talię na dziki gon potworów. Przyda się. Zrobimy taką talię. Pogramy może. No i to było na tyle. No taki sobie ten opening w sumie. Znaczy fajnie, że złota oferta chociaż... Znaczy złota karta się trafiła, to jest akurat spoko. To mi się podoba jak najbardziej. Także zobaczmy sobie. Posprzedajemy też duplikaty. Tu się dało jakoś wcześniej jednym przyciskiem to zrobić. Teraz to nie wiem, czy tak się da. Da się jakoś? Chyba nie wiem. Królowa krabo pająków. O, no, nie wiedziałem, że takie coś mam. Okej. Mam tego Zoltana. Złotego, spoko. Da się jakoś... O, zniszczę numerowe karty, jej. Tak. Dobra. Czyli wszystkie karty, których mieliśmy za dużo, już ich nie mam. Także o to mi właśnie chodziło. Czy ja coś trafiłem fajnego do tej talii? Zobaczmy. Ten Zoltan mógłby wbić jako złota karta, niech będzie. On tam jakoś nam albo bije, albo daje punkty, tylko sobie wrzucimy. Pożogę miałem wywalić, bo mi się nie przyda. Możemy w sumie zamiast tego Tasaka rzucić, albo Nivelena. Albo Sarę. Albo zostawić 27 kart. Chile jest naprawdę spoko. Te mrozy, ja tych mrozów za bardzo nie używam. Wywalmy jeden. I wrzućmy może Tasaka. No tylko go trzeba gdzieś na początku rzucić. A spróbujmy tego Tasaka, zobaczymy. Go trzeba, mówię, gdzieś na samym początku rundy rzucać, gdy ma się dużo kart w ręce, ale... A, zobaczymy. Zapiszmy sobie takie zmiany w tej talii i zagramy ostatni mecz już, myślę, dzisiaj, bo powinniśmy po nim wbić level. Znaczy zagramy, dopóki nie wbije następnego levela. Mam nadzieję, że to będzie jeden mecz, ale w sumie nie jestem pewien i już zagram potyczkę, żeby rangi nie stracić. Także mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy. Ale tak jak mówię, pewnie to już raczej jest ostatnie na dzisiaj. Bo mam już godzinę streamu, no to akurat. Potrzebujemy mieć jeszcze jedną rydańską elitę, na pewno. I wtedy bym jednego piechura wymienił na rydańską elitę, bo to jest najlepsza jednostka, no. Te combo, o to jest to combo najlepsze. Vincent, siema Vincent. Robimy to, o, co musi może być. Może z Kojatel jeszcze nie grałem, proszę bardzo. Zewrzeć szyki! A ja oczywiście królestwa. To chcemy wymienić. Zobaczmy, co się trafi. Tasak, o, to zobaczymy, spróbujemy Tasaka. Dobra, kończę wymianę, bardzo fajnie mi się dobrało wszystko. Jestem zadowolony bardzo. Nie wiem, w sumie elfy mają jakieś takie jednostki, zbytnio chyba nie, które mają dużo życia. W sumie. Zastanawiam się, czy od razu robić combo. Może nie, może Tridam. Tridam! Będę mówił na niego Tridam, bo tam Tridamski piechur to tam. Rozdziobią cię kruki! Ej.
Właśnie się dowiedziałem, że rozdziały mnie kruki, tak więc nie wiem, czy się z tego powodu cieszę. IXD. Stwórz towarzysza. Aligatora. Agitatora, przepraszam. Rzucimy tego Zoltana? A powiedz co, Foltesta, tak bezpiecznie. Zemrzeć Ziki! Tak bezpiecznie, Foltesta. Oj, proszę, już się tasak przyda. Dość gadania. No i właśnie takie początki, tasak jest w sumie spoko. Au, okej. Ciekawie, ciekawie. Przywołujmy Geralta. Czuję, on ma dobrą talię, także może być różnie z tą moją wygraną. Aui. Dobra, to chyba zaczniemy robić combo. Niech żyje król! W takim razie. Trudno. Chciałem to zakować na kolejną rundę, ale no niestety nie udało się. Jeju, on ma duże jednostki, które biją. Jorvet. Okej. Nie mogę się doczekać bitwy! Mało, a nie, dobra, myślałem, że... Dobra, ale starczyło punktów na szczęście. Francesca, co ona robi, bo nie wiem. Wiele wycierpiał. Za każdym razem, gdy wymieniasz tę jednostkę, zagraj w losowym rzędzie i dobierz kartę. Okej, dobrą kartę, okej. To może Zoltan. Napiłbym się piwa. Wzmocnić dwie sąsiadujące jednostki. Rwa mać! O. Duda towarzysz. Ale się będziemy, kurde, wyrzucimy, podejrzewam, wszystkie karty dosłownie na tą rundę. Ale ja w sumie lubię tak grać. Ej, ile on ma punktów? Ja też mam dużo punktów, kurde. Fajnie się tu dzieje. Oddział za mną! O, wow, wygrałem. Ej. Well, okej. No trochę szkoda, że tego musiałem wyrzucić do tego, ale no dobra, trudno. Jakbym rzucił setnika, byłoby lepiej. Zobaczymy, co się dobierze. Tridamski piechur i jeszcze jeden ten pan. Będę mógł dobrać jeszcze... wymieńmy może tego pana. O, dobrze, nice. Fajnie. Jak rozkażesz. No zobaczymy, jak nie rzuci dużo punktów, to spasuje. Dobry człowiek. Nie, jeszcze jedna złota karta, okej. Czy to jest pułapka? Tak, to jest pułapka, okej. To ja spasuję. Niech rzuca jeszcze jedno. Mam nadzieję, że temu tą pułapkę popsuje. I hope so. Jorvet nas poprowadzi. Okej, jeszcze musiał Cierana tutaj zmarnować troszeczkę. I też dzięki temu, że ja mu dałem tą rundę, to będę miał łatwiejszy początek, bo będę miał więcej kart. Bo on też zacznie teraz pierwszy. A
Trapa, bo ciebie będę mógł wziąć, żeby zagrać ciebie jeszcze jednego. Dobra, nic nie wymieniam. YOLO. Jak to mówią, YOLO. Okej, on rzucił pułapkę, trochę niedobrze. No rzućmy na ten rząd tam, YOLO. Dziękuję. Ej, jakie tu busty lecą, Christ. Nie będę ich rzucał wszystkich na jeden ten. No ma dużo brygady w Rihet. Rihet. On tak dostanie podwójnego boosta, no nie? Chyba tak. No. Zabijałem za mniej. Tak jest, on teraz zostaje dwa punkciki. Nie nadążasz, Dwan? Dobra, no chyba powinienem to na lejciku wygrać. Wydaje mi się. Nie zasługujesz, żeby żyć. Dobra. No kurde, 20 punktów. Nie wiem, co on by musiał. O, przeciwnik podał grę, nice. Kurde, dobra ta talia. A zrobiona tak bardzo od niechcenia i tak bardzo na szybko. Wow. Niezła akcja, niezła. 15 złota. I level? No nie, no. O, dobra, udało się. Okej, już myślałem, że nie wbiję tego levela hendożonego. Ale nie, no właśnie, dobrze. I jedna beczka. Otworzy? Dobra, otworzymy ją na koniec. Nie będę już czekał do następnego openingu. Otwórzmy teraz sklep, otwórz beczkę. Zobaczmy, co się trafi. Tak jest, chcę otworzyć tą jedną beczkę. Fajnie, bo jakby była jakaś fajna karta. Elfi łucznik. Łucznik klanowy. Wojownik ciego gonu. I o, Peter Gwynlew. Okej. Okay. Zresetuj sojusznika, ulepsz go o 3 lub zresetuj wroga i okalcz go o 3. Okej. Okay. Więcej. Nilfgaardzki oficer, nie mam. Rozczyszczony berserk też nie mam. Nawigatora mam, to nie. Za każdym razem, kiedy ta jednostka zostaje zraniona, przejmie ją wzrost wścieczonego niedźwiedzia. Wzmocnij sojusznika o 2 za każdym razem, gdy zagrywasz żołnierza. Nie wiem. Może Nilfgaard. Już tak bardziej zdecydowałem po tym, którą talię bardziej lubię po prostu. No i okej, cóż, w tym filmie to by było na tyle. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta talia moja zrobiona tak naprawdę bardzo na prędce sobie radzi w grze. Tak więc oczywiście będziemy grać nią w kolejnych filmach, ale myślę, że następną taką talią, jaką będziemy cisnąć, to będzie talia Skojatel. Z tego względu, że krasnoludy są OP, a one są już teraz na początku dostępne praktycznie wszystkie, tak więc tą talią pewnie sobie pogramy. Tak czy siak, w tym filmie to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.